Siema, z tej strony Sunlight. Chciałem Was zaprosić do kolejnego komiksu, tym razem Zoonoza, który padł 12 grudnia. Historyjka, która się pojawia, część już jest związana z tą fabułą, co wcześniej mówiłem, więc powinno być już taki zarys, ale to dopiero później się będzie wszystko rozwijać i myślę, że na Hagarze będzie kolejna część tego. Motyw jest prosty, mamy mrocznego pana, który wysyła swojego suwa na misję. I tą misją jest oczywiście zatrucie ośrodka Innominate. No i mamy tutaj suworka, który miał dosyć dziwny glif jak na tą walkę, bo faktycznie był kompletnie bezużyteczny. No ale było to warte uwagi i i zirytowanie naszego innego towarzysza broni. No i jest to przedstawione w slajdzie czwartym od dołu, gdzie mamy właśnie, gdzie nasz oczytany wielbłąd Mariusz sprawdza, co tam ciekawego ma suworek i mamy drzewko talentów, szóstka Vadera, dobra, itemy, zeznanie podatkowe, CV, foteczka i durnowate glify. Oczywiście w durnowate glify wchodzi, no i co się okazuje, że jest tam Solar Beam, który faktycznie to nie silencuje chyba na 5 sekund coś, co jest totalnie bezużyteczne na tej walce. No i nasz oczytany wielbłąd Mariusz, oczywiście w rzeczywistości, też się tak wkurzył, zaczął krzyczeć i w ogóle się zdenerwował, zaczął na czacie i po prostu wyszedł z gildii, a następnie zaczął chodzić swoimi altami po kolei, najpierw jeden, drugi, trzeci i chyba z dziewięć było. Zapraszam Was do oglądania i następny filmik powinien się pojawić, aż filmik, komiks powinien się pojawić w niedługim czasie. No to pozdrawiam Was i do usłyszenia. Thank you.